Cześć wszystkim, to znowu Pn7. Dalszy ciąg Arcanum. Woli ścisłości, małe przeprosiny dla tych, którzy czekali na odcinki Arcanum, których się nie pojawiało. Było, wytłumaczenia są dwa, bardzo proste. Lenistwo plus brak czasu, nie zamierzam się w to głębiać. Wracając do gry. Dobra. Mamy się wybrać do Caladonu, aby odnaleźć pana, który zawiera książkę z położeniem miasta Mrocznych Elfów, tak. Dla tych wszystkich, którzy przez ten czas zdążyli zapomnieć, co ostatnio mieliśmy robić. Ale zanim wybierzemy się do Caladonu, zrobimy sobie małą przejażdżkę do Drenholmu. Ekwipunek. Dużo ty masz tych strzał? 16. Okej. Okay. Właśnie. Jak to mój krapfipunek? Nie najlepiej. Można by sprzedać trochę rzeczy tu i tam. Niezidentyfikowane rękawice. Okej. Okay. Na szczęście mam pomagierów, którzy chętnie poniosą za mnie ten ciężar. Okej, ty nakładasz te rękawice bez zastrzeżenia. Może nie są złe. I tutaj trochę rzeczy. Elfia kolczuga. Czy może Jormund by chciał z tego skorzystać? Nie chce? A, bo to jest duża zbroja. Ta, zobaczmy. Tak, przy okazji przejrzę rzeczy. Ja nie chcę z tego korzystać, bo jest za ciężkie. Virgil ma już magiczną kurczugę, która wcale nie jest lepsza. Bo 16 obrona przed obrażeniami. Czekaj, 50. A teraz 44. No to rzeczywiście gorsze. No cóż, dobra. Trzymaj to. A ja nie chcę tego nosić, bo jest ciężkie. W sumie jest tak ciężkie jak reszta zbroi, ale nadal. Poza tym moje szaty są dosyć stylowe. Dobra. Już myślałem, że na tej trasie Taran Drenholm udało nam się wybić wszystko, co żyje. Okazuje się, że nie. Niespodzianka. Jeszcze zostało parę wilków. I łupieżców i tak dalej. Dobra. Nie strzępiąc słowem, idźmy do Drenholmu. Mamy tam do porozmawiania. Mianowicie w sprawie jednej rzeczy. Ciach, 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 nie będę ukrywał. Idziemy do zamku. Porozmawiać z królem Drenholmu. Że pamiętacie, jak ostatnim razem wspominał coś o problemach natury osobistej, ale nie chciał nam powiedzieć, o co chodzi. Czy się to quicksim? Nie, to nie to. O, F7, już. Okej. Okay. Dobra. Zapomniałem już skrót klawiszowy. Tak. Mówił nam o problemach, a teraz chcę nam bardziej przybliżyć sprawę. Masz jakieś dla mnie zadania? Nie mam żadnych zadań natury osobistej. Mianowicie, moja córka wbrew mojej woli zdecydowała się zaprzyjaźnić z Augustinem Faradem, księciem Arlandu. Kontynuuj. Obawiam się, że moja surowość oddaliła ją ode mnie. Nie chcę ze mną rozmawiać. Jeżeli chcesz, mogę z nią porozmawiać. Tak sądzę. Sądzę, że mieszka teraz razem z księciem w Caladonie, stolicy Arlandu. Pomożesz? Naturalnie. Będę ci dozgodnie wdzięczny. Zapewne popłynęła do Caladonu na jednym z moich statków. Być może powinieneś najpierw wypytać któregoś z pracowników doków. Może oni będą coś wiedzieli. Okej. Okay. Dobra. Drenholm chyba nie ma doków. Ile się nie mylę.
A nie, ma jakieś doki. A to niespodzianka. To ci niespodzianka. Czy znajdziemy tu jakiegoś pracownika doków? Może ktoś tutaj jest? Nie. Pusto. Jest pani pracownikiem doków? Chyba nie. A właśnie. Wiesz coś o Caladonie? To stary port na południu krańcu kontynentu. Z tego co słyszałem, całkiem niedaleko stąd. Dobra. Czy zaznaczyła nam to na mapie? Mapa świata. O, jest zaznaczony Caladon. Ale i tak musimy mieć statek, żeby tam się dostać. A Drenholm nie ma statków, ma co najwyżej łodzie rybackie. Nazywam się Bernard. Pracuję w dokach. Czy widziałeś ostatnio księżniczkę? Nie, odkąd odeszła na statek, kiedy to było jakiś miesiąc temu. Powiedziałem kapitanowi, że jest głupcem, chcąc żeglować w taką pogodę. Ale czy coś... ktoś w ogóle słucha starego Bernarda? Pogoda naprawdę była taka zła? Od wielu lat nie widziałem tak złej. Serio, cholerny głupiec. Powinien był już wrócić do Cambrii. Jeśli król się o tym dowie, to dopiero będzie burza. Okej. Zła pogoda, powinien wrócić? Nie wrócił. Nie, to takie tylko moje negatywne myślenia. Z pewnością szczęśliwie dotarli do Cambrii, do Caladonu, a nie wrócili, ponieważ stali darmowe ciastka na miejscu. Dużo ciastek. Je jedzą i nic im się nie dzieje. Okej, to był wilkołak. Wilkołaki są złe i brzydkie. Tak samo jak wampiry. Okej. Wyczerpawszy wszystkie opcje. Ruszajmy do jakiegoś kapitana, który posiada statek. I zapytajmy się o możliwość transportu do Caladonu. Quick save. Ponieważ czemu by nie? Tutaj jest jakiś człowiek, szlachcic. Jaką mam przyjemność. Jestem budowniczym statków Czarnokorzenia. Masz jakieś na sprzedaż? Nie w tej chwili. Spróbuj za jakiś czas. Okej. Kiedyś będziemy mogli kupić statek. Powiem wam, że nie jest to tania rzecz. I jeszcze nieprędko nas będzie stać na coś takiego. Okej, to jest kapitan statku. Szukał kogoś, kto przewiózłby mnie do Caladonu. No, z tą monetą od głowy. Okej, dobra. Stać nas. Jesteśmy bogatymi ludźmi. Awanturnicy są zazwyczaj bogaci. Przynajmniej ci żywi awanturnicy. Ci martwi już tak nie za bardzo. Okej, dobra. Jesteśmy w Caladonie. To dosyć spore miasto. Jak widzicie. No i sporo tu jest... Zanim pójdziemy do tego pana, przypomniała mi się jedna bardzo fajna rzecz, którą możemy tu zrobić. Tylko musimy wziąć ten aparat. W końcu nam się przyda. Powiem wam. Ale was interesuje do czego? Powiedzcie już za chwilę. Tutaj, do tej obskurnie wyglądającej budowli. Ciekawe, kto może żyć w takim miejscu. Na pewno jakiś Old King's Way z 15. Jakiś straszny bałaganiarz. Przywitajmy się. Kim jesteś? Nazywam się Hieronymus Maxim. Jestem wynalazcą karabinu automatycznego i niedawno wykradzionego samolotu. Maszyny latającej, która jest cięższa od powietrza.
O, przepraszam, wybacz moje zamyślenie. Właśnie podziwiałem całe moje zrujnowane życie. Co się stało w twojej fabryce? Te przeklęte, głupie stworzenia ukradły prototyp moich latających machin i doszczętnie spaliły moją fabrykę. Na dokładkę pobito mnie do kraty przytomności. A teraz doradcy króla nazywają mnie oszustem i twierdzą, że stworzone maszyny latające cięższe od powietrza jest niemożliwe. Twierdzą, że zaaranżowałem to wszystko, by ukryć swoją porażkę. Jeśli nie znajdę jakiegokolwiek dowodu, jestem skończony. Jakiego typu dowodu potrzebujesz? Cokolwiek, co mogłoby mi udowodnić, że moje maszyny były w stanie się unieść. Powiedzmy, że mam taki dowód. Ile on byłby w stanie... Ile on byłby dla ciebie wart? Mógłbym ci dać takiego mechanicznego pająka, którego buduję od jakiegoś czasu. Warto go mieć pod ręką przy jakimś zawieszeniu. Potrafię cię automatycznie wyleczyć. Oto aparat, w którym masz ich zdjęcia podczas lotu. To by pasowało. Tak! Oczyszczę się z zarzutów. Dziękuję ci za... Niezmiernie. Nie tylko dostanę zgodę, aby dalej prowadzić swoje prace, ale także wystawię na pośmiewisko tych doradców. O, oto pajęczak medyczny, którego ci obiecałem. O, możesz także wziąć ich plany, wypadek, gdybyś ich kiedykolwiek potrzebował. Aha, ponieważ byłeś dla mnie taki uczynny, abyś potrzebował karabinu automatycznego, starczy, że przeniesiesz mi wszystkie części, złożę go dla ciebie. Czy wspomniałem ci, że także jestem jego wynalazcą? Tak, wspominałeś. Jakie elementy byłyby ci potrzebne? Chciałbyś przemieścić mi karabin samopowtarzalny, karabin Claringtona. Okej, dobra. Karabiny są złe, więc więcej tego pana już nie będziemy widzieć. Okej. Kolejny dobry uczynek z naszej strony. Okej, gdzie jest ten pająk? A, musiałem go pewnie zostawić na podłodze, bo nie miałem miejsca. Ta, tu jest 1000 kamieni, wow. Musimy zrobić miejsce w ekwipunku. Proszę cię, co to robi? A, trucizna, to nie. Głupcze, nie rób tego. Trzymaj katanę. Trzymaj to. I mamy pająk medyczny. Ciężkie to jest cholerstwo, więc znajdźmy jakiegoś złomiarza i to sprzedajmy po prostu. Pewnie jest bardzo przydatne, ale noszenie jakiegoś pająka, który waży 1000 kg tylko po to, żeby mógł cię parę razy wyleczyć, to... bo nie jest zbyt wydajne. Karczma pod grzybkiem. Może mają karczmy. Muchomor. Jakiś półork. O, świetne zbroje kaladońskie. Zajrzyjmy do tego pana. Tak, nikt nie chce czegoś takiego. Ultralekki topór. No, to jest całkiem fajne. Art się temu przyjrzał. Miotacz ostrzy. I krasnoludzka kolczuga. To jest bardzo fajne i... w niezbyt złej cenie. Mała kolczuga. 12, 21, 5. A ta krasnoludzka? 12, 21, 5. No, troszkę lepsza, no. Tak. A ten ultralekki topór. 0 do 16, 3 do 11. Co ty teraz nosisz? 0 do 16, 3 do 11. No, ten topór wspomaga mnie, jest lepszy. A nikt inny nie za bardzo się będzie parał jakimś technologicznym badziewiem. No cóż, trudno. Czarodziejska zbroja. No, to brzmi ciekawiej. Zbroja ze smoczej skóry. Mała ćwiekowana. To by było dobre dla Jormunda. Gdyby mnie obchodziło to, co on nosi. Sprzedamy tą łatwą kolczugę, ponieważ tak. Kiepski interes. To chcesz? Nie. Dobra, czy mamy coś jeszcze na sprzedaż tutaj?
Ty nie. Ty nie. A ty, druga pani? Chcesz tak? Nie. Okej, okay, dobra, rozumiem. Dlaczego nikt nie chce tego kupić? Sam nie chciałbym kupić takiego badziewia. O! Patrzcie, karczma z cebulą w nazwie. Ha! Nie czytajcie napisów, tam pisze jakaś płacząca cebula. Nie, to jest tylko po to, żeby zmylić turystów. Tak naprawdę to jest karczma z cebulą w nazwie. Lepiej to zapamiętajcie. Okej, okay, może... Ty poniesiesz to gówno. Dobra. O ile się nie mylę, musimy pójść gdzieś tutaj. Co tu się stało? Obywatelu, to nie jest miejsce dla ciebie. Idź dalej. Co tu się dzieje? Nie czytałeś gazet? Na wolności grasuje morderca. Jedna z jego makabrycznych zbrodni miała miejsce tutaj. Może mogę pomóc w znalezieniu mordercy? Ha! Tylko nam potrzeba detektywa amatora. Jeśli koniecznie chcesz spełnić tę swoją fantazję, to porozmawiaj sobie z naczelnym inspektorem Hendersonem. Na pewno przyjmie twoją ofertę z charakterystycznym dla niego radością. Gdzie mogę go znaleźć? Dobra. Kiedyś do niego dogadamy. Co to za miejsce? Halo, jest tu ktoś poza tymi ogrami? Nie. Okej. Okay. Wiecie co? Zgubiłem się. O, chyba tam. Terapeutyczne... bla bla bla. Nie no, wiecie, zgubiłem się. Ta pani... O, bandaże zawsze mogły się przydać. Czemu by nie? Ta... Może w dzienniku mam zapisane, gdzie mam szukać pana? Wiktor Mick, mieszkający w Kaledonii. No nic. Może jakiś miły pan strażnik mi coś powie, gdzie mogę znaleźć tego pana. Wydaje się, znajdziesz go na Grey Wolf teraz, niedaleko sklepu Rosemary. Okej, okay, dobra. No tu jest sklep Rosemary, to... O, może to tutaj. A może tam? Nie wiem. Zagadajmy z tą panią. Kim pani jest? Nazywam się Lilian Misk. Jestem wdową po Wiktorze Misku. Wdową po panu Misku? To on nie żyje? Tak. Niedawno mu się zmarło. Nie minęły 4 dni, odkąd złożyliśmy go do grobu. O, współczuję pani. Czy ma pani chwilkę? Czy mogę zadać kilka pytań o Wiktora? Co mu się stało? Utonął! Znaleźli go przy dokach wyrzuconego na brzeg. Nie widzieliśmy go od dłuższego czasu, ale był taki od kilku miesięcy. Co pani ma na myśli mówiąc taki? Wiktor stał się niezrównoważony w ciągu ostatnich kilku miesięcy życia. Zaczął miewać przewidzenia, częste ataki paniki, od kiedy wydali tą przeklętą książkę. Ma pani na myśli Klątwę Cenang, Kedricka Wellsa? Tak. Kiedy wydano tę książkę tu w Kaledonie, zaczął wierzyć, że będzie następną ofiarą tej klątwy. Próbowałem go pocieszyć, mówić, że to tylko domysły autora, ale nie chciał mnie słuchać. Zmykł mawiać, że dorwali mojego tatusia, a teraz dorwą mnie. Miesiąc później go pochowaliśmy. Gdzie odbył się pogrzeb? Na kaladońskim cmentarzu znajdziesz go na północny zachód, stąd w pobliżu świątyni Panarii. Czy na pogrzebie pojawił się ktoś dziwny? Nie przypominam sobie, było kilku przyjaciół, służba i rodzina. Może kilka pytań dotyczących książki. Czy wciąż pani ma jej egzemplarz? Nie.
Z wyjątkiem ostatnich 2 tygodni, Wiktor zawsze nosił ją przy sobie. Potem jednego dnia powiedział nam, że schował ją gdzieś, gdzie znalazłby ją tylko on i jego tatuś. Wydało się to nam bardzo dziwne, ale wtedy większość rzeczy związanych z Wiktorem była taka. Okej. Okay. Skąd wypłynęła informacja, że Wiktor wciąż dysponuje egzemplarzem? Nie wiem, tak długo trzymywaliśmy to w tajemnicy. Wiedziałem tylko ja i Wiktor, no i kilku służących, ale żadnych z nich, bo nigdy by nie powiedziało. Są dla nas jak rodzina, tak dobrze ich traktowaliśmy. Może to pan Wade zapłacił komuś za informację? Tak, tak, wiem, pytaliśmy ich wszystkich, ale nie przyznali się do zamieszania w tą sprawę. Wierzę im. Poza tym nie mam żadnych dowodów. Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś zainteresował się tą sprawą. Zaszczytem dla mnie byłoby możliwość rozwikłania tej sprawy. Będę wdzięczna za każdą pomoc. Służącemu znajdziesz w domu, możesz z nim porozmawiać. Co się stało jego ojcu? Ojciec Wiktor Philip Mills był zawziętym kolekcjonerem książek. W pewnym momencie jego kolekcja była największa w całym Kaladonie. Zginął w pożarze. Hipoteza mówi, że zasnął w gabinecie paląc cygaro, coś się zajęło ogniem, a stamtąd nie wyszedł. Ogień strawił większą część jego kolekcji, ale nie grozę wśród mocnych elfów. Nie, ale Wiktor przez wiele lat nie mógł jej znaleźć. Była ukryta w starej skrzyni na strychu domku letniskowego. Wygląda na to, że paranoja Wiktora mogła być dziedziczna. Wydaje mi się pani dziwne, że obaj zginęli w dość tajemniczych okolicznościach? Nie uważam tak. Nie jestem kobietą przesądną. Brakuje mi Wiktora bardziej niż czegokolwiek innego, ale nie daję wiary takim bzdurom. Zarówno Wiktor, jak i jego ojciec padli ofiarą przypadku i okoliczności. Nie życzę sobie więcej tego słuchać. Okej, dobra. Możemy jeszcze przepytać tego... Lokaja. Ale to w następnym odcinku. I co? W następnym odcinku też pójdziemy poszukać Wiktora Miska, przynajmniej jego miejsca schowania książki. No i postaram się też poszukać tej całej księżniczki z Renholmu. Może uda nam się gdzieś ją tu znaleźć. Dobra. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie.